tydzień temu na Wyspie Totalnej Porażki. Obie drużyny podzieliły się i stanęły do ciężkiej bitwy w wojnie płci, która poddała ich kubki smakowe ciężkiemu testowi. W menu były klopsiki, pizza z żywym robactwem i świeży sok z karaluchów na popitkę. Widzieliśmy nie tylko najbardziej obrzydliwą ucztę tego programu, ale też najohydniejszą konsumpcję w wykonaniu Owena, która zresztą zapewniła wygraną jego męskiej drużynie. Podczas gdy chłopcy wybrali się na bajeczny weekendowy rejs na pokładzie MS Luxus, dziewczyny wyznaczały swoje terytoria, zmuszając nowicjuszkę Bridget, by wybrała, po której jest stronie. Heather wyznaczyła linię, ale czy Leshauna ją przekroczy? Czy Bridget umocuje swoją taśmę, nim Gwen ją porwie? I czy Lindsay w ogóle zauważa jakieś linie? Żeby poznać odpowiedzi na wszystkie te pytania, oglądajcie najbardziej ekscytujący odcinek Wyspy Totalnej Porażki! Mamo i tato, wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę blisko słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja chciałbym być sławny. Na 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 na. Wyspa Totalnej Porażki. Słodkie mamuśki. Takiej zabawy nie kupisz za żadną kapę. Myślę, że Owen i DJ zapałają teraz sympatią do pięknych dam, które nam tak dzielnie pomagały przez cały czas. Halo? A co to spa? Krokodyla skórka na łokciach znikła. Jak jedwab. To moim łokciom i stopom należy się ta odnowa biologiczna w spa. A ktoś może ma ochotę na wisienki w czekoladzie? Nie! Spokojnie, stary. Panienki są tylko troszeczkę zazdrosne. A nie można ich winić. Ledwo się tolerują, a my staliśmy się sobie bliscy jak prawdziwi bracie. Faceci górą! Uwaga, obozowicze! Od tej chwili wszystkie drużyny zostają oficjalnie rozwiązane. Każdy z was musi liczyć tylko na siebie! No cóż, najwyższy czas zacząć grać solo. No to rozumiem. Mów dalej, Chris. A więc oto co was czeka. Jaja sobie robisz? Że co? Ale to niemożliwe! O kurczę, a co ją tu przywiało? Odpowiedzi na żądania widzów powraca Ewa! Zgadza się, wróciłam! I żeby było jasne, nie tylko po to, żeby wam dokopać. Będę też miała na oku zdrajców z grupy Okoń, którzy głosowali przeciwko mnie! Chwilunia, mówiłeś, że nikt nie może wrócić. Mówiłem? Gdy ktoś odejdzie... Gdy ktoś odejdzie do portu wstydu i odpłynie łódką przegranych, to już nigdy, przenigdy nie może tu wrócić. A tak, to... Tak, kłamałem. Tak nie można, to nie fair. Hej dziewczyno, dyskutujesz z głośnikiem, to nie wygląda za dobrze.
Powiedz, Ewo, co porabiałaś po opuszczeniu wyspy? Byłam na kursie opanowania złości. Pamiętam, że to ty mi go polecałaś. I to jest ulubienica widzów? Właściwie nie. Ale my ją ulubiliśmy. Do obozu wraca też Izzy. O nie! Tak! Czołem, ludziska. Fajnie być tu znowu, chociaż ja nigdy nie opuściłam wyspy. Przez cały czas ukrywałam się w lesie. Myślałam, że złapała cię policja. Próbowali. Ale to w końcu ja jestem mistrzynią przetrwania, więc bez żadnego problemu im zwiałam. Kiedy już byłam bezpieczna wśród moich dzikich braci, walczyłam już tylko z żywiołem. Niby jakim żywiołem? Cały tydzień było ciepło i słonecznie. Nie w mojej okolicy, ale na szczęście znalazłam schronienie w pobliskiej tamie bobrów, z którymi się bardzo zaprzyjaźniłam i razem szukaliśmy w lesie jedzenia. Orzechów, grzybów, jagód. O rany, dałabym wszystko za paczkę na czosów. No a co tam u was słychać? Dobra, obozowicze, zameldujcie się teraz w amfiteatrze. Tam dostaniecie instrukcję na ten tydzień. Bez odbioru. Joho! Nowe zadanie! O, tak! Piąteczka! Hej, stary, nieuważnie słuchałeś? Teraz każdy liczy tylko na siebie. Tą taśmą. Może ktoś raczy mi odpowiedzieć? Miałyśmy tu z Heather mały spór o terytorium, ale już sobie wyjaśniłyśmy, prawda? Oczywiście. Ewa, chcesz moją pryczę? Wolę tę. No chyba, że panienka zdradziecko mnie eliminująca ma z tym jakiś problem. Dobra, wiesz co? Możesz jej nawtykać, ale nie zapominaj o jednym. Wszyscy chcemy tu wygrać. Masz rację, siostro wielkie uda. No, no, no! Powiedz tej babie z pośladami spiętymi jak postronki, żeby się tak do mnie nie odzywała. Stop! Przerwa! Może obgadamy to nad czymś niskokalorycznym? Nieważne. Wygram za wszelką cenę. Hej, dzięki za interwencję. Nie ma za co. Nikt nie będzie obrażał mój chód. Tracę cierpliwość do tego babo-chłopa. Witam! Przed wami nowe wyzwanie. Gra o nazwie... Kto pierwszy spęka? Oto zasady. Zostaniecie wszyscy poddani próbom na wytrzymałość. Tak szalonym, że kilku naszych stażystów wylądowało na ostrym dyżurze. Jeśli wycofacie się z tej próby albo nie wytrzymacie 10 sekund tortur, odpadacie! Zwycięzca nie tylko uchroni się przed eliminacją, ale wygra też ten luksusowy kemping. Twój nowy dom podczas letnich wypadów. Chwila, jakich tortur? Zapytajcie moją uroczą asystentkę. No dobra. Zaczynajmy. Duncan, ty jesteś pierwszy. Zakręćmy kołem niefortuny, żeby wybrać dla ciebie torturę. Żółwi hokej! Starzyści stracili tygodnie, szukając najbardziej obrzydliwych, złych, krwiożerczych i głodnych żółwi na całej wyspie. Podczas gdy ty będziesz stał bez żadnej ochrony na bramce, szef będzie strzelał karne. Na twoim miejscu, chłopie, zasłoniłbym swoje orzeszki. To może boleć. Jeśli wytrzymasz 10 sekund... Przechodzisz do następnego etapu. Duncan przechodzi do kolejnego etapu. Ależ zabawa, co? Tak, zabójcza. No, to było ostre. Nie gadam z tobą. Nadal jesteś wściekła za tamto grzebanie cię żywcem? No, tak. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Jesteś ostatnią osobą, którą pozwoliłbym żywcem pogrzebać, gdybym miał wybór. Serio? Jakie to słodkie. Następna! Lindsay! Tortura dla ciebie, co? Woskowanie piankami!
Będziemy woskować każdy kawałek twojej skóry. Jeśli zniesiesz ból przez 10 sekund, przechodzisz do następnej rundy. Tego potrzebowałam. Depilacja tępą żyletką to koszmar. Nie zniszczycie mojej opalenizny, co? Auć! To musiało boleć. Tego bym chyba nie wytrzymał. To dlatego, że wy faceci przegrywacie, kiedy idzie o dwie rzeczy. Piękno i ból. I tu się zgadzam. O rany! Ale gładziutko to poszło! Dzięki, szefie! Raczej Chris. Spisałaś się, skoro się wcale na to nie skarżyłaś. Możesz wybrać następnego uczestnika. Nie, dzięki. Albo nie, zmieniłam zdanie. Wybieram... Bridget? Dla niej pijawki, bo jest najohydniejszym przykładem zdradzieckiej wszy. Nadszedł słodki czas zemsty! Nadszedł czas zemsty! Dobra, Bridget, czas ucieka. Pakuj swój tyłek do beczki pełnej pijawek. Mimo, że wszyscy chcieliśmy stąd usunąć Ewę, to z jakiegoś powodu ona mści się tylko na Bridget. Żal mi jej, ale wiecie, lepiej, że na niej. Ej, czekajcie! Zrobię to za nią! Ojej, jakie to romantyczne! Ale jeżeli twój zastępca wytrzyma 10 sekund bez poddania się, to ty zostaniesz wyeliminowana. Co oznacza, że stracisz szansę na wygranie tego! Jeff. 9 i 10 100-tysięczno-milionowych? Nieważne. Mniej niż 10. Odpadasz. Możesz wrócić i zająć nowe miejsce. Owen, twoja kolej. Drewniane spodnie. Wielka mi rzecz. To następne zadanie. Trzeba wytrzymać 10 sekund w drewnianej skrzyni z Sasquatcha nakłą. Będzie ciężko. Bridget, nie narzekałaś, więc możesz wybrać następną ofiarę. Ewa! 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 Ewa jest twarda. Myślę, że z tym akurat sobie poradzi. Jeśli wybierze Ewę i ona to przeżyje, będzie na nią nieźle wkurzona. Ewa! 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 Weź ten nieśmiertelnik, surferko! Przyda ci się na później! Ewa sobie poradziła, więc Bridget odpada z gry. To nie było mądre, Bridget, ale przynajmniej dołączysz do swojego wybawcy. Zobaczmy, kto okazał mniej odwagi od Ewy i spękał? Widzieliśmy już fajny sus z kumsa. Muzyką relaksacyjną?
wizytę w salonie fryzjerskim Łałanakła. Aha, nie można też zapomnieć o zadaniu mrożącym mózg w czaszce. Gotowe. To było niezłe. Walnij jeszcze raz. Izzy, podaj swoją ofiarę. Ja sama. Chcę maseczkę strującego bluszczu. Czy mi się wydaje, czy ona rzeczywiście jest trochę świrnięta? Chris mówi, ta? Ona sama chce. Dobra. Dobrze. Sędziowie wyrazili zgodę, ale chcą wiedzieć dlaczego. Chcę zobaczyć, jak to jest. W porządku. Koniec. Szefie, usuń już trujący bluszcz. Nie. To jest super. Dałaś radę. Co oznacza, że sama siebie wyeliminowałaś. Zobacz, jakie mam wielkie usta! Ewa, przechodzisz. I tak, po 20 rundach tortur zostały nam tylko dwie zawodniczki. I runda nagłej śmierci. Nie przeszłam tego wszystkiego po to, by odpaść. Mam ten kemping na bank i już jest podpisany moim imieniem. Cokolwiek mi każą zrobić, zrobię to. Leszauna, twoja kolej. Finałowe zadanie to taniec z niedźwiedziem na kłodzie. Co niedźwiedzia na czym? Miś Mołotow występuje w rosyjskim cyrku narodowym i od 12 lat jest niepokonanym mistrzem Europy w tańcu na kłodzie. Żeby wygrać, musisz utrzymać się na kłodzie przez całe 10 sekund i nie dać się pożreć krwiożerczym piraniom. Szauna, możesz się jeszcze wycofać. Nigdy bardziej zakazane gęby widziałam w supermarkecie. Ja w to wchodzę. I start! Ja właśnie tak tańczę. Leszauna wygrywa. Zatem Ewa odpada. Co? Mowy nie ma! Jest! Ona wygrała. Jest niepokonana i dostaje wielką nagrodę. Tak mała! Przegrałaś, wygrałam. Przegrałaś, wygrałam. Tak to jest, dziecino. Tak! Kiedy Leszauna będzie oglądać swoją przyczepę pełną jedzenia, a my wyniki jej badań lekarskich, wy możecie iść do kabiny zwierzeń i zagłosować. Byle nie na Leszaunę. No dobrze. Po pierwsze, skończyły nam się pianki. Nie! Obejrzałem wasze zwierzenia i muszę stwierdzić, że w tej grupie jest sporo wzajemnej nienawiści. To czadowe! Zazwyczaj staram się chronić waszą prywatność, ale w celu wyprania wszystkich brudów zdecydowałem się ujawnić wasze zwierzenia. Skoro Leszauna jest chroniona, nie został nikt oprócz tej nienawistnicy Ewy. Wybieram Heather, bo wiem, że to ona stoi za wyrzuceniem Courtney. Wkrótce za to zapłaci. Złotko, jeżeli to oglądasz, tęsknię za tobą. Ewa to straszne dziwadło, więc żegnam.
Proszę, proszę, Ewa. Dobrze, że tego nigdy nie puścicie. Ewa to czub. Sorry, Lala. To musi być Ewa. Chyba, że dowiem się, kto mi podarł szczęśliwą czapkę. Wciąż nie mogę się nadziwić, jakie są gładkie. Ale nieważne. Głosuję na Ewę, bo jest groźniejsza niż Heather, Leszauna i Gwen razem wzięte. Lepiej niech nie głosują na mnie. Chyba, że chcą stąd wracać w czarnych workach. Wybieram Heather. No, dużo brudów tu wypłynęło. Ale ostatecznie zebrało się 6 głosów przeciwko Ewie. Więc adios! Co? To jeszcze nie koniec! Lepiej się teraz pilnujcie! Nie skończyłam! Jeszcze się zemszczę! Nie skończyłam z wami! Aha! Izzy kłamała! Nie byłam w lesie! Jejku, tato ma problemy, co? To co, impra u Leszauny?